gratuluję moim piłkarzom. Gratuluję im serca, które zostało włożone w ten mecz. Gratuluję im absolutnie oczywiście zaangażowania, ale również też pasji w grze. Gratuluję też moim trenerom, asystentom, bo też było zaangażowanie, ale też mocno przeanalizowaliśmy Raków, bo to bardzo dobrze zorganizowany zespół, specyficzna taktyka, która daje sporo efektów i myślę, że pomysłem poprzez analizę naszego trenera, jednego z trenerów, Dawida Szulczka, mieliśmy fajny pomysł z bocznymi obrońcami, ze skrzydłowymi, żeby zaskoczyć przeciwnika. Uważam, że nasza lewa strona przede wszystkim bardzo fajnie funkcjonowała, dużo posiadania piłki, ale nie mieliśmy klarownych sytuacji. Jednak byliśmy konsekwentni też w grze defensywnej. Uważam, że zabraliśmy atut przeciwnikowi w postaci tych podań prostopadłych, które lubi Raków. I generalnie w przekroju całego spotkania myślę, że ta taktyka plus pasja, zaangażowania zdecydowało o tym, że możemy się cieszyć z trzech punktów i trochę odsapnąć przed meczem ze Stomilem. Witam Państwa. No cóż, jesteśmy smutni dzisiaj w tą Wielką Sobotę, ale ja muszę podziękować chłopakom za ambicje, za walkę. Dziękować też tym kibicom, ludziom, którzy dalej w nas wierzą i realnie podchodzą do sytuacji. Jeżeli chodzi o te wydarzenia boiskowe, no zdawaliśmy sobie sprawę, że Wigry są dobrym zespołem, a przede wszystkim posiadają indywidualności i musimy tu mocno się napracować w obronie, żeby to zneutralizować. Tak też się stało, bo oprócz tej sytuacji no, Wigry nie stworzyły sobie, nie stworzyły nam żadnego praktycznie zagrożenia i też tutaj wiadomo było, że kwestia otwarcia wyniku, kto ewentualnie kto strzeli bramkę, będzie miał dużą przewagę. Wydawało się, że to my jesteśmy tą stroną, która gdzieś tam szuka tej bramki w tym polu karnym i czy przy stałych fragmentach, czy po jakichś akcjach też tych sytuacji oczywiście nie było. To był, uważam, niezły mecz, ale taki bez sytuacji. No jednak jeden taki błąd nasz w defensywie no skończył się dla nas bardzo źle i przegrywamy. Dlatego tak jak podkreśliłem, no jesteśmy teraz bardzo smutni, ale cóż, gramy dalej i na pewno się nie poddajemy. Po tych świętach dla nas no niezbyt miłych pewnie wracamy, a właściwie w czasie jeszcze świąt wracamy do pracy, żeby się z tego podnieść. Dziękuję.